Nowe informacje na temat tego, co stało się w Smoleńsku. Czy śledztwo zostanie wznowione? Następnie przyjrzymy się temu, co zagranica mówi o wyborach w Polsce. Płace Polaków, mimo tego, że są coraz wyższe, to jednak niepokoją ekonomistów. A na koniec stan wyjątkowy w Kostaryce przez owady. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie najnowsze newsy z kraju, ze świata. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić nasz wywiad z Januszem Korwin-Mikke, który przeprowadziłem wczoraj, ale wyszedł dzisiaj około godziny 12.00, tuż po montażu, w którym zdradził naprawdę bardzo dużo swoich opinii i faktów na temat sytuacji obecnej w Konfederacji. Jego zdaniem Grzegorz Braun zostanie wyrzucony z ugrupowania tuż po wyborach do Europarlamentu. No, pozwie między innymi Przemysława Wiplera za oskarżanie Janusza Korwin-Mikkego o szantażowanie Konfederacji. No naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszam Was serdecznie na ten wywiad. Link do niego macie rzecz jasna w opisie, przypiętym komentarzu. Klikajcie, sprawdzajcie, no i udostępniajcie go, no bo nie są to zbyt takie algorytmowo przyjazne tematy, więc bez Waszych udostępnień na pewno nie poradzi sobie ten film zbyt dobrze. Dzięki serdecznie za to, że jesteście, a teraz lećmy z pierwszym tematem. Zarówno sama katastrofa, jak i nawet ta pamiątkowa tablica są przedmiotem ostrego politycznego sporu między Rosją a Polską. Prokuratura Krajowa poinformowała, że na 25 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku z bliskimi ofiar. W środę mija 14 lat od zdarzenia w Smoleńsku i od wszczęcia tego obszernego i skupiającego uwagę opinii publicznej śledztwa. Według informacji Prokuratury Krajowej jeszcze latem tego roku spodziewana jest kompleksowa opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych na temat okoliczności, przebiegu i przyczyn tej katastrofy. Opinia tego zespołu ma kluczowe znaczenie, podkreśla Prokuratura Krajowa. Obecnie śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku, jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, jest przedłużone do końca tego roku. Zespół śledczy, który prowadzi postępowanie dotyczące katastrofy w Smoleńsku, liczy obecnie 10 prokuratorów, dodał rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak zaznaczył, poza głównym postępowaniem dotyczącym okoliczności katastrofy, zespół ten prowadzi również 6 innych postępowań. Jak przekazał prokurator Nowak, w najbliższym czasie, na 25 kwietnia, zaplanowano spotkanie prokuratorów z osobami pokrzywdzonymi, m.in. bliskimi ofiar katastrofy, oraz ich pełnomocnikami. Celem spotkania jest przekazanie pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom kompleksowej informacji o przebiegu śledztwa, wykonanych do tej pory czynnościach procesowych, czynnościach, których nie zrealizowano z uwagi na brak współpracy ze strony Federacji Rosyjskiej, terminie otrzymania kompleksowej opinii Międzynarodowego Zespołu Biegłych, dokonanych na obecnym etapie śledztwa ustaleniach, a także planowanych działaniach zmierzających do zakończenia postępowania, przekazał prokurator Nowak. Jak zapewnił rzecznik Prokuratury Krajowej, podczas spotkania prokuratorzy będą udzielali odpowiedzi na ewentualne pytania pokrzywdzonych dotyczące biegu śledztwa. Rosja mówi: proszę, bierzcie wrak. Ale wy nie bierzecie. Dlaczego go, cholera, nie weźmiecie? Niezwykle zastanawiającym jest tutaj fakt tego, że prowadzący śledztwo zajmują się obecnie kilkoma innymi sprawami jednocześnie. Mam wielkie nadzieje, że są one powiązane z tą jedną kluczową, o której no, rezultaty ubiegają się Polacy. I to już od kilkunastu lat. To mogłoby tłumaczyć fundusze, jakimi mogli cieszyć się śledczy. Kojarzycie, nie? Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział audyt działań podkomisji do spraw zbadania katastrofy. Wstępna analiza pokazuje, że koszty funkcjonowania tej podkomisji to jest około 33 miliony i żadnych rozstrzygnięć, żadnych dowodów, tylko jakieś dyrdymały, oświadczył wicepremier. Możemy się tylko domyślać, co znaczą dyrdymały, co przez to rozumieć. W każdym razie żadnych dowodów, żadnych faktów, no to są już jakieś konkrety. Wiadomo, koszty nie są ważne, liczą się rzecz jasna rezultaty, jeżeli te rezultaty by były. To jednak do tej pory nie były szczególnie dostrzegalne. Być może właśnie doczekaliśmy się tego momentu, w którym spodziewamy się jakichkolwiek rezultatów. Może rząd Tuska podejdzie z większą powagą do tej kwestii, chociażby
po to, żeby upokorzyć Prawo i Sprawiedliwość za brak skuteczności, a to naprawdę byłoby już coś. Z drugiej jednak strony podkreśliliby tym samym ich własny brak skuteczności, bo katastrofa miała miejsce, kiedy to jeszcze Tusk był przy władzy i to jeszcze przez kilka lat, co do jego rezultatów. Także pojawiały się doniesienia, że mógł on działać na niekorzyść śledztwa. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taki program, który pojawiał się niegdyś gdzieś na TVP. Reset. Pamiętacie? Mówili tam na przykład o tym, że z jakichś powodów nie ma żadnej dokumentacji z dnia katastrofy w kontekście rozmów telefonicznych premiera, chociaż wcześniej wszystko było rejestrowane i zapisywane, no i może akurat miał dzień wolny. Tak czy inaczej, program został skasowany z anteny TVP, jak tylko Platforma Obywatelska Donalda Tuska przejęła nad nią kontrolę. Zostało to wykasowane i nie można teraz tego obejrzeć oficjalnie. Jedynie przez nieoficjalną dystrybucję. Czy miał coś do ukrycia? No, on uważa, że tylko chodzi o to, że tam było dużo kłamstw, to w ogóle nie powinno nigdy powstać, bo to tylko szkaluje polski rząd i... Taka jest argumentacja. Tak czy inaczej, Polacy dalej oczekują rezultatów. Jakichkolwiek doniesień o tym, że maczała w tym ręce Rosja, że wiemy, kto jest winny, że mamy chociaż ułamek odpowiedzi. Zamiast tego wiemy na przykład, że Putin składał nam kondolencje. Miała miejsce okropna tragedia. W katastrofie lotniczej zginęło 96 osób, wśród nich także prezydent Polski, pan Lech Kaczyński. To oczywiście przede wszystkim tragedia Polski i polskiego narodu, lecz jest to także nasza tragedia. Odczuwamy wielki ból razem z wami. Przeżywamy to tak samo jak wy, napisał w nocie kondolencyjnej Putin. Takie mamy na ten moment dowody. No i oczywiście film dokumentalny. Lećmy dalej. Za nami wybory samorządowe roku 2024. Wybory za nami, znane są szczegółowe dane dotyczące... Polska odwróciła się od ultrakonserwatywnej prawicy. Komentują wybory samorządowe w Polsce francuskie dzienniki Les Echos. Proeuropejski obóz rządzący krajem odniósł ważne zwycięstwa, podkreślają w poniedziałek media w Niemczech. W niedzielę proeuropejskiemu obozowi władzy pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska udało się utrzymać polityczną przewagę, pisze francuski Les Echos w poniedziałek. Francuskie media zaznaczają, że choć Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w pierwszej turze wyborów lokalnych, to proeuropejski obóz władzy zdołał zachować swoje polityczne znaczenie. Jak poinformowano, niedzielne głosowanie było pierwszym ogólnokrajowym testem dla rządzącej koalicji od czasu jesiennych wyborów parlamentarnych. Dobry wynik obozu proeuropejskiego był ważny dla rządu, bo po pierwszych 100 dniach u władzy wydaje się on tracić impet, a niektórzy wyborcy krytykują go za powolne tempo zmian, zauważa AFP. Paryski portal Le Grand Continent ocenia jednak wybory jako porażkę Koalicji Obywatelskiej, która w wielu przedwyborczych sondażach typowana była do zwycięstwa. Prawo i Sprawiedliwość bynajmniej nie zniknęło z polskiej sceny politycznej, odbudowuje swoje lokalne korzenie i będzie mogło wykorzystać te wybory do dalszego propagowania wymierzonej w Tuska retoryki. Wyprzedza nie tylko KO, ale też trzecią drogę, która stagnuje w sondażach, i lewicę, pisze Le Grand Continent. Po raz kolejny, podobnie jak w październiku, widzimy ogłoszenia zwycięstwa z obu obozów, ale żadne z nich nie jest naprawdę satysfakcjonujące, ocenia portal. Najniższa frekwencja spośród wszystkich województw w Polsce to frekwencja w województwie śląskim. Może zacznijmy od samego początku. Partia Tuska dla Prawa i Sprawiedliwości była faktyczną konkurencją, ale raczej nie była też realnym zagrożeniem, szczególnie kiedy były premier urzędował za granicami naszego kraju, nie? Wszystko miało się zmienić wraz z jego powrotem i połączeniem się ugrupowań. W wyborach parlamentarnych koalicja uzyskała większość, ale raczej dzięki temu, że połączyli się z innymi partiami właśnie. Bez tego nie mieliby takiej przewagi. Prawo i Sprawiedliwość dalej miał najwyższe wyniki jako oddzielna, suwerenna partia. No ale dobra, w sondażach faktycznie od dłuższego czasu trwał wyścig o pierwsze miejsce i oba ugrupowania wymieniały się tym pierwszeństwem. Ostatecznie jednak to Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że ma wierniejszy elektorat i to zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i tych samorządowych. Jakich fikołków teraz by nie robił Tusk z tymi swoimi grafikami, że Koalicja Demokratyczna miała 50 ileś procent w wyborach samorządowych, a Prawo i Sprawiedliwość 30 coś, no to czym jest ta Koalicja Demokratyczna? To jest zlepek ilu partii? 9? W sumie, jakby zliczyć te wszystkie jeszcze konglomeraty, które są w tym konglomeracie,
No Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu jedne. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się na początku marca, to pierwsze miejsce miałaby Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 32% Polaków. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27%. Wynika z sondażu Indikatora. Chociaż jest to niemała rozbieżność, uwzględniają wiele innych sondaży, które miałem okazję przeglądać. No, zazwyczaj różnica leżała w jednym, może dwóch punktach procentowych pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Raz partia Kaczyńskiego wychodziła przed szereg, raz ta Tuska. Poparcie polityczne było tak zmienne jak kwietniowa pogoda. Ostateczne rezultaty nie stanowią raczej większego zaskoczenia. Wyborcy partii rządzącej to w dużym stopniu zlepek osób, które nie wiedziały, na kogo oddać głos. Bądź poszły do urny ze względu na to, że nie chcieli doprowadzić do zwycięstwa PiS-u. Rzecz jasna, nie wszyscy. W opozycji z pewnością też pojawiały się głosy osób, które były zwyczajnie przeciwne Tuskowi. Antypisowska propaganda w mediach jednak nie była raczej dla partii pomocna. Lećmy dalej. Polska zawsze była dla mnie najpiękniejsza na świecie. Gdy patrzę, jak się zmienia i rozwija, czuję dumę. Niektórzy ekonomiści od dawna ostrzegali, że brak inwestycji połączony z szybko rosnącymi płacami Polaków będzie wywierał presję na firmy, co utrudni walkę z inflacją. Teraz do tego grona dołączył szef Narodowego Banku Polskiego. To obecnie główne zagrożenie, mówi. Czy jest się czego obawiać? Wygląda na to, że presja płacowa w polskiej gospodarce zaczęła zajmować głowę profesora Adama Glapińskiego. Płace rosną obecnie tak szybko, że budzi to niepokój o poziom inflacji. To główne zagrożenie, powiedział w zeszły piątek na konferencji prasowej szef Polskiego Banku Centralnego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku wyniosło 7978 zł, 99 groszy brutto. Narodowy Bank Polski spodziewa się, że średnie wynagrodzenie wzrośnie w 2024 roku o 12,8%. W tym samym czasie inflacja ma wzrosnąć o 5,7%. To oznacza, że płace realne poszybują o około 7%. Kiedy to 7% porównamy ze znacznie niższym wzrostem wydajności pracy, 3%, tworzy nam się środowisko sprzyjające rozpędzaniu się cen. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorstwa mogą próbować przerzucać rosnące koszty, których nie mogą zrekompensować sobie wyższą wydajnością, na klientów. Słowa Adama Glapińskiego odbiły się szerokim echem wśród rodzimych ekonomistów. Głos w dyskusji zabrali analitycy City Handlowego, którzy tłumaczą, dlaczego wynagrodzenia w tym roku będą kontynuowały swój dwucyfrowy rajd. Prezes Narodowego Banku Polskiego podkreślił ogromny wzrost płac, związany z podwyżkami wynagrodzeń w sektorze publicznym. Sami do przyczyn tego zjawiska dodalibyśmy również wzrost płacy minimalnej oraz naturalną lepkość wynagrodzeń, przed którą ekonomiści przestrzegali przez ostatnie dwa lata, przekonują. Ale czas wejść na wyższy poziom. Pensje Polaków muszą wzrosnąć. Wzrost średniej płacy to całkiem nowa i zaskakująca wiadomość. No, może nie dla wszystkich. Jak przeglądacie czasem wiadomości i newsy z Polski, no to zazwyczaj częściej wam się na pewno rzuca w oczy informacja o ciągle rosnącej średniej krajowej. Średnia krajowa, czyli przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wyniosła w styczniu 2024 roku 7768 zł i 35 groszy i wzrosła o 12,8% rok do roku. Średnia krajowa na poziomie niemal 7 i 8 tysięcy brutto oznacza, że pracownicy w sektorze przedsiębiorstw dostają na rękę netto około 5600 zł. Właśnie finalnie do wypłaty, a pracodawca za to musi zapłacić no już około 9-9,5. Dalej nie są to ogromne pieniądze, rzecz jasna dla pracownika, bo dla pracodawcy są coraz większe, ale nasze media niezwykle często przedstawiają fenomen rosnącej płacy minimalnej czy średniej jako prawdziwy cud nad Wisłą. W rzeczywistości średnia płaca oczywiście dalej rośnie, ale rośnie też regularnie minimalna równolegle z kosztami życia. I ta średnia jest coraz mniej odległa od minimalnej. Co piąta osoba pracująca w sektorze przedsiębiorstw w Polsce zarabia mniej niż 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To wynika z najnowszych danych w GUS. To oznacza, że ich wynagrodzenie jest o około 1000 zł niższe od średniej krajowej. To wynosi prawie
8 tysięcy złotych brutto. Informuje Rzeczpospolita. W większości sektorów gospodarki płace są wyższe niż rok wcześniej. Nie jest to jednak wynikiem powszechnych podwyżek płac, ale skutkiem znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które nastąpiło w styczniu tego roku. Zauważa Rzeczpospolita. Już nie wspominając nawet o tym, jak wiele osób zarabia dokładnie minimalną, albo też o tym, jak uwzględnimy to na tle zachodu, z którym tak często chcemy być przecież zestawiani. No, niestety wypłaszcza się nam struktura wynagrodzeń. Neokomuna. Kostaryka, malowniczy kraj Ameryki Środkowej, od 2 miesięcy zmaga się z rozprzestrzenianiem się groźnych pasożytów, muchówek z Nowego Świata, znanych też jako muchy śrubowe. Te mięsożerne owady, trzykrotnie większe od zwykłych much domowych, stawiają przed państwem wyzwanie, które zmusiło władze do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Muchy śrubowe są niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Samice tych pasożytów składają od 250 do 500 jaj w otwartych ranach ciepłokrwistych zwierząt, w tym ludzi. Po tygodniu z jaj wylęgają się larwy, które żerują na mięśniach żywiciela. Jeżeli larwy pozostają w żywicielu wystarczająco długo, mogą poważnie uszkodzić tkanki, a nawet doprowadzić do odejścia gospodarza. W Stanach Zjednoczonych udało się wyeliminować te owady w 1982 roku dzięki technice sterylnych owadów, polegającej na sterylizacji samców much za pomocą promieniowania. Jednakże muchy śrubowe nadal stanowią problem w Kostaryce, Meksyku, Panamie i na Jamajce. W Kostaryce larwy te dziesiątkują populacje zwierząt gospodarskich, zarażają zwierzęta domowe i stanowią zagrożenie dla ludzi. W marcu Ministerstwo Zdrowia Kostaryki i Senasa potwierdziły pierwszy przypadek zarażenia człowieka larwą z tego rodzaju w tym kraju. Władze Kostaryki wdrożyły specjalny protokół mający na celu powstrzymanie ognisk zarażeń. Przewiduje on przeprowadzanie szeroko zakrojonych akcji kontrolnych w całym kraju i laboratoryjne weryfikowanie każdego podejrzenia zarażenia. Zakażenie wywołane przez larwy muchy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, ponieważ może dotknąć zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Jak nie lubicie robali, to pewnie warto sobie odpuścić wakacje w ciepłej Ameryce Południowej. Z drugiej strony, jak chcecie się uwolnić od tych fruwających istot, to pewnie odpowiednim rozwiązaniem byłaby, nie wiem, emigracja na Alaskę, bo wraz z ciepłymi dniami do nas niedługo się one pewnie sprowadzą i staną się nieodłącznym elementem każdego słonecznego dnia. No i pamiętajmy, że nasze te mniejsze muchy też najbezpieczniejsze to nie są. No one także mogą roznosić choroby zakaźne, a i nierzadko lądują na naszym jedzeniu i latają na naszych stołach. Chyba że lubicie faktycznie jeść robale, tak jak to Unia Europejska już coraz bardziej nam to wpaja. Nieważne gdzie jesteśmy, uważać na siebie powinniśmy, więc zawsze, a rozmiar robala nie ma większego znaczenia.